Poniedziałek 30 stycznia, witam Państwa, Artur Kisielewicz, magazyn miejski, zapraszam. W dzisiejszym wydaniu konsultacje społeczne, jubileusz biblioteki, ikonopejzaże w galerii. W związku z zakończeniem pierwszego etapu prac w zakresie rewitalizacji miasta Inowrocławia ratusz zorganizował spotkania konsultacyjne. Przedstawiciele inowrocławskiego magistratu spotkali się z mieszkańcami Montewi Starego Miasta. Wszystko po to, aby poznać oczekiwania i rzeczywiste potrzeby inowrocławian, a dzięki temu będzie można ustalić, które inwestycje wpłyną na poprawę jakości życia we wspomnianych dzielnicach. Od ubiegłego roku, a właściwie nawet od 15 roku pracujemy nad opracowaniem lokalnego programu rewitalizacji. Początki to były oczywiście działania analityczne, diagnostyczne, natomiast w ubiegłym roku już zaczęliśmy spotkania z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie było takie wprowadzające w temat, później na jesieni, późnej jesieni spotkanie dotyczyło delimitacji obszarów, które wyniknęły po zakończonych diagnozach i w ten sposób powstały dwa obszary wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych. Jedno to jest obszar Śródmieścia i właściwie bardziej Starego Miasta, a drugi obszar to jest obszar dzielnicy Montwy, ale mówimy tutaj o tych Montwach mieszkalnych, zamieszkałych przez mieszkańców, nie tych przemysłowych. Tak? I zgodnie z założonym harmonogramem przeprowadziliśmy konsultacje z mieszkańcami, zapoznaliśmy ich z zasadami przygotowania aplikacji projektowych, zapoznaliśmy ich z diagnozami i z tymi stanami kryzysowymi, które mają miejsce w ich dzielnicach i zachęciliśmy do pisania projektów takich, które by pozwoliły na wyprowadzenie dzielnic ze stanów kryzysowych. Inowrocławska Książnica świętowała 70. rocznicę wznowienia działalności instytucji po II wojnie światowej. Z tej okazji zorganizowano kilka konkursów, wystawę i spektakl. Jubileuszowy dzień przebiegał pod znakiem konkursów, wystawy, spektaklu teatralno-kabaretowego i niecodziennej lekcji angielskiego. W holu siedziby głównej otwarto ekspozycję Portret z lustrem, dotyczącą historii biblioteki od 1947 roku do dziś, a w saloniku literacko-artystycznym czytelników zabawiała sympatyczna pani Gienia. Nie zabrakło życzeń i gratulacji od zastępcy prezydenta i przewodniczącego Rady Miejskiej oraz jubileuszowego tortu. Data 26 stycznia 1947 roku jest niezwykle dla nas ważna, ponieważ wtedy to właśnie otworzyła się biblioteka publiczna, czyli biblioteka, z której mogli korzystać wszyscy czytelnicy za darmo, podkreślam, tak jest do tej pory, bo z przedwojennej biblioteki korzystali może nielicznie, ale za drobną opłatą. Biblioteka ta była czynna tylko przez godzinę codziennie. W Galerii Miejskiej znajdującej się na piętrze Inowrocławskiego Teatru otwarto wystawę Pawła Wyborskiego zatytułowaną Ikonopejzaże. Na ekspozycję składają się poza tytułowymi ikonopejzażami również niesakralne przedstawienia przywołujące charakterystykę ikony w sposób nieoczywisty, biorące za punkt wyjścia to, co w ikonach traktowane jest marginalnie – pejzaż. Obrazy wizerunkowe, abstrakcyjne i te o tematyce pejzażowo-miejskiej dopełniają się mocno, eksponując wspólną ikonową inspirację. Niektóre z ikonopejzaży znajdują swoich właścicieli, inne trwają w takiej niezmienionej postaci. Niektóre żyją dalej w warsztacie, tak bym powiedział, w pracowni, uzyskują jakieś dodatkowe rzeczy. Tych obrazów jest sporo, to jest co najmniej 20-30 prac i one tak sobie, bym powiedział, kręcą się na różnych stadiach, na różnych wystawach. I to już wszystko na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za spotkanie. Widzimy się w środę. W kolejnym odcinku Dobrze się czyta witają Państwa Michał Łoniewski i Paulina Czerkawska. Od kilkunastu lat polski rynek wydawniczy zalewa skandynawska fala.
Dla dorosłych wydawana jest Czarna Seria, czyli kryminały pisane przez różnych autorów z północy Europy, a dla dzieci pisze Sven Nordqvist. Książkę jego autorstwa, która jest jednocześnie jedną z części serii, Petson i Findus, przygotowałam na dzisiejsze spotkanie. Petson jest starszym panem, ekscentrycznym, ale spokojnym, mieszkającym w sierankowej szwedzkiej wiosce. Ma czerwony domek, hoduje kury i ma też szopę, ale prowadzi smutne i jałowe życie, ponieważ mieszka sam. Pewnego dnia sąsiadka lituje się nad nim i przynosi mu karton z groszkiem, po groszku marki Findus, a w środku jest kociak. Z automatu otrzymuje on imię właśnie Findus i od tego momentu mieszkają razem. Petson opowiada mu o swoim życiu, o dzieciństwie, o hodowli kur i krów, a także razem czytają gazety i rozwiązują krzyżówki. Jedyne, czego brakuje Petsonowi, to to, żeby Findus mówił. Pewnego dnia, czytając wspólnie gazetę, Findus widzi zdjęcie klauna w zielonych spodniach i prosi Petsona, żeby uszył mu takie same. Petson bierze materiał i igłę i nożyczki i nici i szyje mu zielone porteczki i beret, które widoczne są tutaj na okładce. Od tego momentu mordka Findusa się nie zamyka. Ma 150 pomysłów na sekundę, jest wszędzie i zawsze wpakuje się w jakieś kłopoty. Co ciekawe, Petson bardzo się z nim zaprzyjaźnia. Od tego momentu są nierozłączni, a ich wspólne przygody są zwariowane i zabawne. Tortur rodzinowy to ta część, o której chcę dzisiaj opowiedzieć. Mówi o tym, że Findus ma obchodzi urodziny 3 razy do roku. Jednak tym razem okazuje się, że nie ma mąki. Petson chce jechać do sklepu, ale opona przy rowerze jest przebita. Klucz do szopy z narzędziami jest na dnie studni, a żeby wdrapać się na dach i wejść włazem do szopy, drabina znajduje się na polu sąsiada, oparta o drewutnie. Na tym polu jest też byk, który śpi na stojąco i łeb ma wsparte o tę drabinę. Czy uda im się odzyskać drabinę i czy uda im się też upiec tort? I do czego zasłona przywiązana do kociego ogona? Dowiecie się, czytając tę książkę. Ja jakiś czas temu polecałem Państwu książkę dziennikarza krajowego i krytyka filmowego Tomasza Raczka pod tytułem Kino Pasana. To była książka dotycząca sztuki oglądania filmów, czyli tego, w jaki sposób jak najwięcej z oglądania filmów wyciągnąć dla siebie. Zakładam, że Państwo zapoznali się z tą pozycją. Ponieważ dużo osób narzeka na notoryczny brak czasu, to warto przy oglądaniu filmów skupić się na tych, które rzeczywiście są warte oglądania. Z pomocą przychodzi pozycja 1001 filmów, które musisz zobaczyć. Jej redaktorem prowadzącym był Steven J. Schneider. Ta edycja, którą mam dzisiaj przy sobie, została zaktualizowana w 2015 roku przez Iana Haydna Smitha, dziennikarza i krytyka filmowego. Książka jest bardzo popularna. Na świecie rozeszła się w przeszło milionie egzemplarzy i nadal rzeczywiście jej sprzedaż jest bardzo wysoka. Skąd wynika ta popularność? Ano z tego, że w tej książce, w tej publikacji znajdziemy opisy takich filmów jak Podróż na Księżyc z 1902 roku, aż po Grand Budapest Hotel z 2014, czyli mamy przeszło 100 lat historii światowej kinematografii. Jak wiadomo, dobre filmy
nie pochodzą z jednego gatunku filmowego. A zatem mamy tutaj pełen kalejdoskop tych gatunków. Od filmów przygodowych, poprzez dramaty, obyczaje, romanse, horrory i na science fiction skończywszy. W tej zaktualizowanej publikacji możemy spotkać przeszło 500 oryginalnych plakatów, a także takie fotosy, ujęcia, zdjęć, tak jak ten ikoniczny, klasyczny, bardzo klasyczne ujęcie z Psychozy Alfreda Hitchcocka. Pojawiają się tam również cytaty, wypowiedzi twórców, a także mało znane ciekawostki dotyczące właśnie opisywanych produkcji. Przy każdym filmie mamy metryczkę, która informuje nas o twórcach tego filmu, kiedy on był oczywiście, kiedy on powstał i tym podobnych. W poruszaniu się po tej dosyć grubej pozycji pomogą nam trzy indeksy. Pierwszy indeks jest alfabetyczny i tutaj uwaga, dzięki temu indeksowi możemy sobie zaznaczać, które już filmy widzieliśmy. No są takie małe krateczki jak na kartach do głosowania. Drugi indeks jest gatunkowy, czyli jeśli lubimy na przykład filmy przygodowe, możemy się skupić tylko i wyłącznie na tych i tylko te odszukać. I jeszcze jest trzeci indeks, indeks reżyserów, czyli jeśli odpowiada nam wizja jakiegoś twórcy, możemy rzeczywiście po te filmy tylko sięgnąć. Podsumowując, jest to bardzo, bardzo dobra pozycja dla wszystkich kinomanów. Jest to źródło wiedzy z historii kina, z przeszłą, z stuletnią historią. Drugim autorem, o którym chcę ci opowiedzieć, jest Hervé Toulet. Jest on Francuzem i wsławił się tym, że w sposób nowatorski zaczął rysować książki graficzne dla dzieci od roku do 3 lat. Pierwszą z tych książek jest książka Naciśnij mnie. Chodzi w niej o to, że nie jest to klasyczna książka, w której jest jakaś historia, jakaś opowieść i są bohaterowie. Nie. Tutaj są głównymi bohaterami, powiedzmy, są po prostu różnokolorowe kropki. Książce należy wykonywać zadania, na przykład nacisnąć kropkę, żeby a następnie odwrócić stronę i zobaczyć, co się wtedy stanie. Książka wypełniona jest różnokolorowymi kropkami, przez co dziecko poznaje także różnego rodzaju barwy. Książki Herviego Toulet są interaktywne. Co to znaczy? Nie oznacza to, że przeczytanie jej wymaga tabletu czy smartfona. Nie. Interaktywna to znaczy, że dziecko razem z rodzicem wykonują zadania, aby przejść do kolejnej strony. Trzeba dmuchać, naciskać, przekręcać, obracać, trząść książką, aby uzyskać jakiś efekt, który poznamy, obracając kolejną stronę. Książki te dają poczucie, że dziecko ma wpływ na to, co się stanie z książką, co będzie kolejnym wydarzeniem, a ponadto pozwalają spędzać czas rodziców z dziećmi w sposób bardzo urozmaicony, ciekawy i rozwijający. Bardzo gorąco polecam. Kolejna moja propozycja to już nie będzie propozycja książkowa, tylko prasowa. Mieliśmy już coś dla kinomanów, teraz będzie coś dla amatorów fotografii. Digital Camera to tytuł wydawany na całym świecie, w tym dzięki wydawnictwu AVT również w Polsce. Dla kogo on jest skierowany? Dla amatorów fotografii i dla profesjonalistów. Jest to wspaniałe źródło fotoinspiracji, nowinek technicznych, a także porad. W dziale takim jak Hot Shots możemy zaprezentować swoje fotografie, o ile już rzeczywiście jakiś czas fotografowaliśmy i nasze zdjęcia zostaną wybrane przez redaktorów czasopisma. Co jeszcze znajdziemy? W działach takich jak na celowniku znajdziemy wszelkiego rodzaju nowości techniczne, ale także warsztatowe. Oprócz tego jest dział zajmujący się recenzjami różnego rodzaju nowości wydawniczych, takich jak fotoalbumy i fotoporadniki.
Również w tym magazynie spotkamy się z wywiadami. Z wywiadami ze słynnymi fotografikami, którzy uchylają rąbka tajemnicy swoich warsztatów. I skoro już o warsztatach mowa, to można je podszlifować dzięki takim segmentom jak powrót do podstaw, gdzie omawiane są poszczególne elementy budowy aparatów, a także ustawienia, oraz analiza zdjęć, gdzie na przykładzie konkretnych zdjęć możemy się rzeczywiście czegoś nauczyć. Do każdego numeru dołączona jest płyta, z której możemy również czerpać różnego rodzaju inspiracje dzięki wideoporadnikom, wideolekcjom. Wiadomo, że fotografowanie w XXI wieku nie ogranicza się jedynie do aparatu. To również biegłe korzystanie z Photoshopa i Lightrooma. Jeśli nie znają Państwo tych nazw, tych pojęć, tych programów, to zachęcam do lektury miesięcznika, ponieważ rzeczywiście kilka numerów wystarczy, żeby poznać tajniki fotomontażu, retuszu czy korekty ekspozycji zdjęć. Oczywiście oprócz tych wszystkich informacji, które znajdziemy w czasopiśmie, pojawiają się tam również testy aparatów, obiektywów i różnego rodzaju akcesoriów. Podsumowując, jest to bardzo, bardzo dobra pozycja dla amatorów, dla profesjonalistów również fotografii. Jeśli chcą się Państwo z nią zapoznać, to chociażby zapraszam do czytelni czasopism naszej inowrocławskiej księżnicy. Na dzisiaj już Państwu dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia.